Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i bardzo miło mi was widzieć w kolejnym odcinku z gry Rimworld. Moi drodzy, kontynuujemy tę serię, już będziemy miała niedługo 30 odcinków, to naprawdę jest dosyć długa. Nie wiem jeszcze, jak długo ją będziemy ciągnęli, czy nie, czy ja będę się bawił w próbę odlotu, czy też nie, to zobaczymy. Na pewno, co na pewno, to na pewno muszę wam coś przyznać się do jednej rzeczy. Jest taka jedna rzecz, którą po prostu, jak nie jem słodyczy w ogóle, to jest coś, co uwielbiam, nie wiem, czy kojarzycie, te pastylki, to się nazywa cukierki pudrowe. Jezus Maria, jakie to jest kurwa dobre. Dobra, okej. Okay. Tylko tak chciałem wam się zwierzyć delikatnie. A teraz myślę, że możemy lecieć. Dobra, karawana handlowa niech spierdala sobie. Dziarsko mamy troszkę drewna, które warto by wysłać jeszcze. O, tutaj polecenia poprosiłbym. Zróbcie to drewno. Trzeba by wysłać tutaj. O, jest drewno z tych brzuzek, cokolwiek. Nie za dużo, bo nie za dużo. Ale zawsze coś tam wypada, więc w porządku, te brzuski się na coś przydadzą. Alex będzie mógł uzupełnić generatory, bo tu widziałem, że są puste. Tu są jakieś tam desiccated, to powinno niedługo zniknąć, nie? Dobra, moje krówki i byki sobie żyją, spacerują, okej, mamy względny spokój. No ostatnio Tail zrobiła tu MVP w tym regionie i cały czas nie mam pomysłu, jak rozwiązać problem. Pada deszcz, mógłbym niby zapalować na bumolopy teraz. Ryś! Walu, rysiu! Z żółwiem się biłeś? Co to za pomysły są? Dziwne. Żeby się z rysiem bić. Dobra. Miałem kumpla w gimnazjum, który miał ksywę Rysiu. Na imię miał Ryszard, Rysiek, nie? Proste. Dobra, to też do strzału wszystko. Nie wiem, niech tam Tail się tym zajmie w takim razie. Kto jest jeszcze u mnie drugim hunterem, gdyby coś? Tail jest na dwójce i Jason jest hunterem, ale on to rzadko hunteruje. Soranil, jeżeli nie buduje albo nie kopie. Dobra, wysłaliśmy tutaj naszych ludków. To do wytransportowania. Powiększmy tę strefę zwierzętom. Animal Area 1. Do wynoszenia zapraszam. Możecie to wszystko wynosić stąd, zwierzoki. Dobra, tutaj przerabiaj w takim razie Bert to dziadostwo na kamyki. Są i moi kopacze dzielni. Dobrze. To jest granit. Więc w porządku. Będziemy mieli cegieł trochę granitowych. Skałupkowe. Czy tu były skałupkowe? Nie, to są granity. Musiałem mi zostać pewnie skałupkowe po czymś tam. Spoko. Nie wiem, jakie jest tam kapsuły transportowe znowu. O, łuski, zdecydowanie tak. Czy łuski? No to się nazywa amunicja, po prostu. Więc tak, amunicja, jak widzicie, bywa nam bardzo przydatna, więc okej. Okay. Jason, co ty robisz, że ty nie wyrabiasz się ze zjedzeniem? Proszę spać po prostu. No jest dużo kolonistów, też druga sprawa, fakt. Jajka są zapłodnione. Jeżeli z nich nie zrobimy jedzenia, to się wyklują kuroki nowe. O Jezus Maria, one się non stop wykluwają. Nie wiem, czy nie zabić z dwóch. Nie, no bo kury znoszą jajka, to trochę głupio. Trzeba poczekać, aż urosną te kuroki. Nie wiem, ile one rosną, ale wpierdalają jak złe, to im trzeba przyznać. Siano zostało chyba w dużej mierze przerobione albo przeżarte już przez moje wpierdalacze. Dobra, zbierzmy to, słuchajcie, trochę szybciej. Może nie cut plants, tylko zbieraj plony. No 80%, ale przynajmniej będą miały co żreć. Szmawały też mogą to wpierdalać, tak szczerze mówiąc, z tego co widzę. To może nie ma co się też tak martwić, nie wiem. Na szczęście mamy teraz Dimitriego, który zajmuje się też ćwiartowaniem zwierząt i dużo szybciej mi ta kuchnia wtedy dzięki temu działa, co jest dużym plusem. Jason, opierdzielaj posiłki w takim razie elegancko. Świetny pomysł, Bert. Zatruj się znowu czymś. Mięso jest, żarcie jest, psioki se tu chodzą. Dobrze, w porządku. To jest też do wyniesienia wszystko, do przetransportowania, to psy się tym mogą spokojnie zająć. Psy się idealnie takimi rzeczami zajmują. Dobra, przebij się tutaj Dimitri jeszcze. Soranil widzę, że się zajmuje wykopkami. Tu jest wykopane wszystko. Tu jest drewno. 300 sztuk ponad drewna, to dobrze. Gdzie było drewno? Tu, nie przetworzone. 320, to już bardzo dobry wynik jest. Są pieprzone bumalopy. Tu są fragmenty wapienia. Ciekawe, jak czemu one są ranne. Pewnie od jakichś wybuchów czy coś. O, sarenki. Polujemy. Czy jelonki, no. Jelonki, sarenki, cokolwiek. Projekt do badań. Jak najbardziej. Nie ma co na to czekać. A nie, jest na co czekać, bo zajmujemy się teraz... Tail... Aha, Tail snajperuje. Dlaczego? Dlatego, że Mini zajmuje się charge riflami, więc bardzo mi zależy, żeby one powstały i to na dobrym poziomie. Na razie ich póki co nie widzę i fakt. Trzeba będzie teraz pomyśleć nad magazynem na broń oddzielnym. Myślę, czy tu po prostu nie zrobić takiej odnogi, bo to jest potencjalnie na powiększoną kuchnię. Czy tu by można zrobić taki magazyn na broń mały?
Chociaż on nie jest praktyczny, bo nie ma do niego łatwego dojścia, więc jeżeli by się przebudowywali albo zmieniali broń, to nie jest za blisko. Moxie, ile ty już masz tych ciąży jako mój piesek? Co to jest? Wspaniałe podkoszulek ze skóry jelenia i dobre spodnie ze skóry wybuchowego szczura. Ciekawe. Boom rat letter. Jak to śmiesznie wygląda, że część jest po prostu tłumaczona, a część po prostu jest tak gałgańsko zostawiona. Karabin energetyczny, komu by go dać? Zostałem się. Czy nie dać go właśnie Tail, wiecie, bo jest najlepszym moim strzelcem. Serio, mini, proszę, wiem, że chcesz zrestować, ale proszę cię. Skończ to. Teraz idź spać. Dobry karabin energetyczny. Porównajmy sobie na przykład jego stan. Celność masz naprawdę przyzwoitą. 0,66 między strzami, 13 obrażeń. Zasięg 24, 3 w serii lecą, ok. Porównajmy na przykład snajperkę Tail, czy karabin snajperski Tail. Sprzęt. Pokaż mi. 40 obrażeń, ale ma duży odstęp pomiędzy celowaniem. 2,33 i 4 sekundy czekania. Troszkę lepsza celność. Delikatność 1,7. Ok, dobra, to nie ma znaczenia. No ma też dużo lepszą celność, to fakt. Ponad 90%. Nie, no to nie dajmy ci karabinu energetycznego. Karabin energetyczny dajmy jakiemuś innemu strzelcowi. Kto jest u mnie drugim najlepszym strzelcem? Chyba Jason, nie? Tu jest myśliwy. 9 ma Soranil. Jason ma 10. Zug ma 7. Kto tu jeszcze jest? Shonia z piątką jest. Jakiś tam Zug mógłby to wziąć w sumie. Chociaż ty masz karabin szturmowy, a Soranil co ma? Też szturmówkę. A Jason? O, zwykły karabin. Dobra, to Jason będzie go miał, bo masz zwykły karabin, to będzie miał szturmówkę teraz, więc przy atakach będziemy już mieli troszkę lepszą broń zawsze. Mówię, dwie szturmówki nam się przydadzą, w sensie charge rifle nam się przydadzą, potem żebyśmy mieli tych szturmówek więcej. I powiedzmy, że tam gdzieś pomiędzy tymi charge riflami i szturmówkami powinniśmy sobie dawać radę już przy jakichś tam obronach cięższych. To jest jakiś tam, myślę, że plusik mały. Siano zebrane, już jest wpierdalane przez moje mawoły i krowy. Dobra, no widzę, że na zmianę z paszą to jedzą, więc okej. Okay. To nie ma tragedii. A Dimitri, czym ty się w ogóle teraz zajmujesz? Tak, in general. Dimitri. 2-2. Ale kucharzem jesteś na jeden. Combat Supplier. Jezus Maria, w końcu cokolwiek. Rodion. Dobra, posadź sobie to siano. Nie zbieraj smoke leaf plenta, kolego, tylko pójdziesz o tutaj wezwać. Chyba, że ktoś jest lepszy w socjałkach niż ty. Strażnik. 10, 10, 10. Wszyscy są dobrzy. Dobra, no jak już wysłałem Radiona, to idź. Czy macie na podobnym poziomie? Aha, wy macie to ścierwo, już myślałem, że ja to mam. Dobra, włócznie mogę sprzedać, pałkę mogę sprzedać. Co tu jeszcze leży? Gladius super stali, spoko. Krótki łuk, ok. Karabin szturmowy bardzo zły? No, sprzedajmy. Zwykły karabin może nie. Powiedzmy sobie szczerze, tego łuku i tak używać nie będę. Karabin energetyczny zdecydowanie nie chcę sprzedawać. Koktajl Mołotowa granty chcę zostawić, bo mogą być przydatne. Tak, wszystkich ciuchów się pozbądźmy, to zawsze możemy doszyć, to nie jest problem. Podkoszulek ze skóry jelenia też, chyba ostatnio sprzedałem ten. Kurtka zimowa ze skóry niedźwiedzia i alfa bobra, jak najbardziej bierzcie. Kamizelek kuloodpornych może nie, chociaż ma 90%. Zostawmy ją. Podkoszulek z tkaniny, legendarny. Nie no, legendarny podkoszulek ze skóry indyka musimy zostawić, nie ma takiej szansy. To jest jakiś słaby kapelusz kowbojski, to jak najbardziej obchnijmy. Bardzo dobry. To może nie. Hełm z kewlaru też nie. Dobra, w porządku, trzymamy to. Czy chcę hełm wspomagany? Nie, za słaby. Co wy macie w ogóle na sprzedaż? Macie coś ciekawego? Tak się ciekawości rzućmy okiem. Lekki karabinek, 8 mm nie. Karabin szturmowy zwykły, lekki karabinik maszynowy. Nie, gdybyśmy mieli drugi karabin snajperski, to bym się zastanowił nad tym. Ale chyba oni nie mają karabinu snajperskiego drugiego. Prosta proteza ręki to jest moje. Stalowe szpony wy macie. Co wy macie? Leków i to dużo. To dawaj mi wszystkie. Czy ja nie mam leków? Musiałem opierdzielić się, czy co? A, są poza zasięgiem. Dobra, już wiem. Sprzedajmy ci jajo. Studio jajo, co oni tam nadają? Dobra, i opchnijmy tak z 70 sztuk tego ścierwa. O, może tutaj, żebym nie używał tego numloka, bo potem same problemy się robią. Czemu mi 7 nie działa? A. O, minus 70 trzeba było dać. Komponenty wy nie macie, amunicję macie w dobrej cenie.
Kupmy jeszcze amunicję. To w sumie wiesz co, sprzedajmy wszystko. O. Bo tego smoke leafa ja zbieram, mogę tym handlować. Coś zawsze dla mnie wpada. Sprawdźmy, czy coś jeszcze tak na wszelki wielki broni, jakieś nie, ręczne to nie interesują mnie. Stalowe szpony też mnie nie interesują. Piwo może. A, zostawmy. Dobra. Zawsze troszkę amunicji, zawsze troszkę leków. Leki zostaną odniesione na pewno swoje miejsce. Wiecie co, to jest... Nie, dobra, tutaj nie musimy budować w takim razie tego przekaźnika. Tak mi się wydawało, że może warto zbudować, ale leków to raczej no nie chcę sprzedawać nigdy. Wytransportuj to. Exotic Goods Trader. Okej, okay. I to może być ciekawe. Kto tu jest gdzieś w okolicy? Bird, jesteś tutaj, chodź tutaj. Exotic Goods, chodź. Okej, mogę wam sprzedać dużo zwierząt. Bardzo dużo. Mam masę tych małych haskich, więc nie wiem, czy się ich nie pozbędę, wiecie? Tak, szczerze mówiąc, tych haskich małych to się mogę pozbyć, bo zaraz i tak będą nową populację. Loszek może nie, tutaj ten standard zostawmy. Kurczaki chcecie kupić moje. Pewnie bierzcie je wszystkie. Ja was nie potrzebuję, kuroków. Mam ich tak za dużo. Zające macie na sprzedaż. No nie, to nie interesuje mnie. Neurotamina to ja mam. Komponenty bardzo chętnie kupię. Dobra, jeszcze się zastanówmy na razie. Futro Trumbo. Ja mam i chcecie kupić. Pewnie, bierzcie. I tak z tym nic nie zrobię. Jeden Smoke Leaf jest, ok. Jadę i Superstal macie na sprzedaż. Animals Neurotrainer, ok. To jest dobre, ale nie specjalnie. Tak, żebym się o to zabijał. Tego nie potrzebuję kupować, to jest za drogie wszystko. Telewizor z ogromnym ekranem, chyba też nie. Złoto. Gdybyście mieli jakiś hełm wspomagany czy coś, to bym pomyślał. Potrójna wyrzutnia rakiet nie. Róg trumbo mnie nie interesuje. Protezy ręki zostawmy na wszelki wielki, serce płuca nie. Co to jest? Artefakt lanca zwierzęca? Co to jest? A, no to nie, nie chcę. Psychicznego szoku, psychicznego szaleństwa też nie. Ukojenie? Właśnie głupie. A, pal 6. Rdzeń sobie zostawmy. Animals Neurotrainer. To jest też nie głupie. Ale to też nie ma co się o to zabijać. Dobra, Luciferium Go Juice to nie interesuje mnie. Superstar M 1300 sztuk. Komponenty, jeśli macie, to chętnie od was wezmę. Macie, dajcie mi wszystkie. Coś jeszcze? Neurotaminę niby. Kuroki moje sprzedałem, czy są tu jakieś ciele mawoła, jest tylko jedno. No to może warto zostawić. Bo ten mawoł powinien mi się zaraz przekręcić. Czy są jeszcze jakieś małe, które mogę opierdzielić? Kuroki poszły, prosię, kobieta, 0 lat. A, to jest pewnie ta nowa. Tu nie mam mojego faceta, nie mam prosiaka, szkoda trochę, musiał mi zginąć gdzieś, przy którejś ze strzelanin. To bardzo niedobrze, akurat facet prosiak by mi się przydał. Kury, koguty, zostaw, zające nie potrzebuję, dobra, git. Rodym pewnie teraz będzie trochę zły. Nie, nie jesteś zły, nawet jak ci sprzedałem te twoje pieski małe. No, troszkę mi się zwierząt wtedy zostanie zawsze jeszcze mniej, więc to akurat dobrze. Mini jest właściciel gumowoła jednego nawet. Tak? Nie wiem, serio, musiało mi gdzieś to prosie zginąć? Prosie, prosie. Prosie, prosie, locha. Kobieta, locha. Młoda, locha, kobieta. Młoda, kobieta. No, musiało mi zginąć świnka jedna. Musiałem jakoś nie zwrócić uwagi na to. Trochę szkoda. Będę musiał kupić w takim razie knura gdzieś. To jest do wynoszenia wszystko, słuchajcie. Wytransportujcie to. I teraz tak, pokaż mi obszary, animal 1. Daj im tutaj, niech sobie spokojnie chodzą, jeżeli będzie potrzeba. Rodion nie ma ciuchu? A, bo pewnie wszystkie sprzedałem. No tak. Ale Bert coś szyje, widzę. Spodni nie masz teraz, tylko dobra, coś zasuszyjemy. To będzie do spalenia ciuch na pewno. Alex widzę, że idzie się tym zająć od razu, dobrze. Charge Rifle chciałem dać komu? Jasonowi, tak? O. Już się widzę, że nastrzelałeś w jelenia. Najpierw go położyłeś na ziemię, a teraz go zostawiłeś tam, żeby zginił. No dobra, dobry pomysł, muszę przyznać. Dobra, jak ty jesteś kumplu, to chodź tylko szybko, weź karabin energetyczny. O.
Nic się pogawasz z kimś, może jeszcze coś dogotujesz wieczorem. Zobaczymy. Dimitri ma tutaj szachy. Tail pewnie zostawia robotę, no tak, bo teraz cały czas pewnie na coś poluje tam mimo wszystko. Ale dobra, dajemy radę, słuchajcie, jest naprawdę stabilnie. Jest tak, aż bardzo stabilnie bym powiedział. Dawno nie było żadnego ataku, co jest trochę dziwne, muszę przyznać. Dużo będziemy mieli teraz granitu, jeżeli to wszystko widzę, że zajmiemy się tym. To zwierzaki to widzę przenoszą całość. No i tutaj siana widzę, że zasadziliśmy teraz sporo. Jest go ponad 600 sztuk do zebrania. W porządku, to zróbmy tak. I tu zmienimy z powrotem na topole może w tym razie. Siano niech się zbierze. Widzę, że już tutaj powoli się gromadzi sianko. Zwierzęta będą miały co jeść. Gzatigu co puścił, zasięg w porządku. Tu mamy jedną nieznaną sypialnię. Alex, czemu nie śpisz? Widocznie się wyspałeś. No, zdecydowanie się wyspałeś, po prostu wcześniej wstajesz. Okej, okay, to dobrze wiedzieć. Nie ma żarcia, Jason musi wstać. Zastanawiam się, czy nie przestawić, słuchajcie, trochę harmonogramu, żeby Jason stawał wcześniej i robił jedzenie. A, bo ci wpierdalają, widzę, że zwykłe. No, widzę, że przyniosłeś, żeby sobie zabrać samemu. No dobrze, no będziesz miał przynajmniej w ekwipunku, nie? Stałem je właśnie dzień pracy Jasona. Jak on ogarnia te posiłki? Dlaczego aż tak źle one wychodzą nam? Ciekawe. Dobra, jest jeleń, to się Dimitri nim powinien zająć. Chyba Dimitri, nie? Dimitri. Jeżeli czegoś innego teraz nie robi. Kolejny jeleń przyniesiony, dobrze. Dimitri, tak, zdecydowanie. Przychodzi i się tym zajmuje. To dlaczego Dimitri nie zajmuje się paszą? To jest ciekawe jeszcze dla mnie. Powinieneś móc robić paszę teraz, kolego. A, ty nie robisz paszy, ty tylko ćwiartujesz, czyli Jason tylko robi paszę, okej. Okay. I teraz po gotowaniu powinieneś, jeżeli się nie mylę, zabrać się za robienie paszy. O, teraz powinieneś się zabrać za paszę. Tak. Dobra, nie, to wszystko działa dobrze w takim razie u Jasona, to nie ma się co martwić. Siano ma dostęp, mięso ma dostęp, napierdala paszę. Dobra, tym się zajmiecie sami zaraz. Jakieś kawałki mięsa widzę, że zbierasz. Elegancko, ej nie, no dobra, to wszystko działa tak, jak powinno działać. Czyli Jason się wyrabia ze wszystkim. To kolejne kurczaki się wykluły znowu. Niesamowite, co? Dobra, zbierajcie to. Topolki saćcie ładnie. Kuroki się kochają znowu. Kogut wszystkie. Szalone zwierzę, co tym razem? Co? Ty? Locha. No nieźle. Widzę szalona locha. No może ty to nie akurat. Halo, czemu R nie działa? O. Łezu, uważajcie. Dobra, strzelaj w locha. Nie możesz się nim zająć jakoś tak dobrze? Dziękuję serdecznie, kolego. Dobra, i mamy lożkę jedną upolowaną. Elegancko, dobra, przyspieszmy. Jak ciuszki wyglądają? Jest legendarny podkoszulek, bardzo dobrze. Są tu bardzo dobre spodnie z koziorożca. To też plusik, zawsze mały. Jajek jest oczywiście w chuj jeszcze trochę. Jak zwykle. Nagły napad. Grupa piraci. Widzicie, prosiłem i będzie wam dane. Zobaczymy, czy idą od razu zaatakować. Idą. Dobrze. Halo, tak. Dobra. Wszyscy tu. Rodion tu. Kto jest jeszcze blisko dystansowy? Chyba Mini, nie? Mini też tutaj. I teraz tak. Soranil tu. Jason tu. Rodion był. Zug tu. O, tu. Dobra, to stań tu. Tail, stań se tu. Alex, stań se tu. Shonia, stań se tu. Dimitri,
Możesz być tu i Bird, możesz być tu. Myślę, ten najazd się skończy szybciej niż zacznie, ale... No już leżycie. Niesamowite. O, gra na TMP, to może być przydatne. Jeszcze w 100%. O, jakby mi ten hełm zostawił. Już? Co za jelenie. Same moje pułapki sobie z nimi radzą. Chodźcie tutaj. Spróbujemy upolować? Tail ma tylko zasięg. A, siadło wszystko. Szkoda. No dobra, mamy jakiś karabin. Mamy troszkę tych jelonków tutaj moich. Dimitri, weź to zjedz i choć odbierzesz go od razu. Weź zdejmij te zwłoki człowieka, jak tu jesteś już. Zug, zdejmij te zwłoki człowieka. Tail, zdejmij te zwłoki człowieka. Dobra, w porządku. I tutaj uzbrajam pułapki. Oraz, no, może tak, generalnie. Następnie harmonogram zwierząt, przepraszam. Wy jesteście psiaki, to wyjdziecie na Animalaria 1. Wszystkie, wy jesteście kury, to wyjdziecie na kurową strefę. I wyjdziecie na wołową strefę. Bardzo dobrze. Myślałem, że zdjęcie będzie polegało na czymś innym, no dobra. Słabe, bardzo słabe. Hełmu nie widzę nigdzie. Musiał się pewnie zniszczyć w czasie. Ale jest karabin energetyczny. Nawet jeśli tandetny, to jednak zawsze jest to karabin energetyczny, więc... To jakiś plusik. Nawet na sprzedaż może zostać, słuchajcie. Więc to dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Czekajcie, weźmy sobie jeszcze jedną tą pastylkę, dobra? Przeżyjecie chyba. Jeszcze zawsze je gryzę. Mhm. Ponieważ naprawiają jeszcze wszystko, co jest do naprawienia. Psioki, do wytransportowania wszystko. Dimitri powinien zaraz skończyć to. O Boże, ty mój, oni się będą regularnie tłuc, serio. To są dwa największe gałgany w całej galaktyce. To by trzeba wybetonować, wiecie? Tu w ogóle zacząć trochę betonować. Jak jestem w ogóle z kostkami? Granitu mam trochę. Można by wybetonować, wiecie, granitu trochę. Na przykład tu. Żeby przestaje brudzić i tutaj. Nie jestem pewien, czy to brudzi, czy nie, ale... Ale chyba tak. To jest mój? Ja nie wiem, czy to jest mój. Relacje. Nie jesteś moim wybuchowym szczurem. To jest do wzięcia, to też. Sprasowane komponenty. O, bardzo dobry strzał. Widzicie, dlatego zawsze robię taki odkrywkowy system kopania. Bo dzięki temu najczęściej nie przegapimy niczego. I tu też sprasowane komponenty, to zdecydowanie do rąbania. Dobra, mamy coś. Nie za dużo, bo nie za dużo, ale przynajmniej cokolwiek. Wytransportujcie to. Dobra, tu już widzę, że nie ma chyba. No, tych sprasowanych komponentów, one nigdy nie są w jakichś dużych paczkach, ale przynajmniej mamy ich trochę. Dobra, jak te twoje charge rifle, bo tu już drugi karabin energetyczny zaraz powinien być gotowy. Major? U Dimitriego? Aha, bo pewnie ciemność, głodny i tak dalej, to się wszystko pewnie zgadza. Make large sculpture, okej. Bardzo dobry. No to świetnie. Pytanie, czy go przestawiamy i wkładamy gdzieś do sypialni innej. To jest intrygująca kwestia. Czy zostawiamy na handelek? Tu myślę, czy nie włożyć, bo tu już rzemieślnicy jednak spędzają sporo czasu, wiecie? Tak zróbmy. Dajmy rzemieślnikom, żeby ten pokój się trochę chociaż uładnił, bo on w tym momencie najładniejszych nie należy chyba. Przestronny, ale jest bogaty. Piękno jest neutralne. Można dać tu większe piękno. Wtedy rzemieślnicy, jeżeli będą pracowali, to będą mieli jakiś ładniejszy status. I jeszcze w kuchni będzie coś podobnego trzeba zrobić, bo tam Jason spędza sporo czasu. A to jest na spaleniu, jak ma poniżej 43 akurat. Kuroki moje. Co, nie masz gdzie spać? Kuroku masz. O nie, nie masz faktycznie. No tu masz spał. Jezus, tych kurczaków to jest, a jest. Co ja mam z nimi zrobić, to nie wiem. Dobra, tu jest, widzę, że siano do zebrania jeszcze. Polecenia, dajmy ten. Pokażcie mi jeszcze animal jeden. Możecie stąd zbierać psy, to czemu nie zbieracie? Ja się zajmował pewnie noszeniem kamieni, te psiaki wszystkie. A nie siana. A siana jest jeszcze miejsca na nie, więc w porządku, nie wiem czemu nie noszą. Nie wiem, dobra, słuchajcie, no w miarę to sprawnie wygląda. Nie wiem, czy nie podniesiemy, wiecie co, następnym razem, tak sobie teraz myślę, że... gdzie to się patrzy chyba? Zobacz scenariusz, tak? Nie. Opcje.
wybierz pisarza SI, czy nie podniesiemy na RAW sobie. Podnieśmy sobie na RAW Cassandrę i od następnego odcinka polecimy już z wyższą Cassandrą, bo to jest w miarę, te wszystkie ataki są takie, że jestem w stanie sobie radę z nimi dać, więc chyba nie ma co. Dobra, ja bym Ignacy, byście wy, a to moi drodzy był Remort, a my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło, pa pa.